No to co? Witam was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmie. Dzisiaj taki temacik, buty wędkarskie, nie? Tak, myślę, wędkarskie że... lub buty nawet teraz na taki okres zimowy, także... Mhm. Myślę, że w Adidaskach już, kończymy sezon i taką mamy ciekawą propozycję. Mamy tutaj dzisiaj buty z Cormorana, z Dama, Savage Geara i z Nesha. Także co, bierzemy chyba ten Savage Geara, tak, może pierwszy, na który mamy pierwszy look. Najwyższe buty tutaj z tej oferty, które wam zaprezentujemy. Dokładnie. Tak to wygląda. Taki bucik, fajny, ogumiony tutaj. Tak, ogumiony dokładnie. Też buty są, praktycznie wszystkie z tych modeli to są buty takie odporne, mówię, na wilgoć, na zachlapanie i tak dalej. Troszkę, któryś, że tak powiem, troszkę bardziej, troszkę mniej. Tak samo myślę, że też o kostkę. Też się nie ma co przejmować, już jest wszystko dobrze usztywnione. But wysoki, fajny. Wiadomo, że trzeba dobrać rozmiar. Też trzeba liczyć się z tym, tak, że powiedzmy czasami ubiera się jakąś grubą skarpetkę. Dokładnie. Czyli te rozmiary jednak tam i rozmiar większy może brać. To wiadomo, że no, tak przy butach, nie? A rozmiary są wszystkie. Mówię, też dobierałem tak, że na sklepie z tego co wiem są wszystkie rozmiary dostępne. Tu akurat weźmy po prostu pierwszy przykładowy, taki, żeby tylko popatrzeć, a każdy rozmiar możemy sobie dobrać pod siebie. Klasyczne buty z Savage Geara, ten kolor właśnie czarny z szarym, tak jak te spodnie, co mamy. Co testujemy, także to jest ten taki, powiedzmy, kolorek chyba znany wszystkim. Dokładnie. Z logiem z tyłu tak samo. Myślę, że fajny, wzmocniony, bądź tutaj wzmocniony troszeczkę od spodu. Także mówię, i nawet jakby ktoś w góry, nawet takie buty też mogą być jak najbardziej, są wyższe. Czy teraz na zimę, czy do wędkowania, dla mnie w porządku. Do użytku codziennego też jak najbardziej. Bardzo fajne buty, no. Wyglądają super. No, a cenowo mniej więcej wszystkie te modele, to one są tak w granicach do 400 zł, z czego Cormoran jest najtańszy, bo jest też na promocji teraz chyba 150 zł. Także Savage Geara będzie jeden z droższych z tej oferty. Z droższych, nie? Ponad 350 zł z tego. Dobra, co wiem. Z jednego Savage'a sobie zostawimy, to może lecimy Cormorana. Fajne buty z Cormorana. Tak, najtańsza z tych wszystkich propozycji. Buciki też fajne, też wzmocnione, też odporne, delikatne. Tu nawet mamy nawet skórę taką jakby, mi się wydaje, nie wiem jak to też dokładnie materiał. Ale fajne, ocieplone w środku. Mocne sznurówki, czarne. Dokładnie, sprzączki metalowe, także nie powinno się tutaj nic urwać. W takich najtańszej półce cenowej, no myślę, że taki Cormoran fajnie wypada, bardzo ładnie to wygląda. Fajnie się te buty sprzedają i naprawdę jest za takie pieniążki bardzo fajny buty. Kupują klienci, tak? Także macie tutaj porównanie z Savage Geara, wiadomo, Savage Geara jest wyższy, droższy, na pewno z innych komponentów. Takie dwa buty. Dobra, pokażemy jeszcze tutaj dalej, co mamy. Tu mamy już Dama teraz. Dama, takie ładne pudełeczko z okoniem. Nie kojarzę w sumie, kojarzę niektóre pudełka z Dama, że tak z tym czerwonym, ale nie kojarzę właśnie z taką rybą. Akurat jest z okoniem, do butów. Dama jest w takim troszeczkę innym kolorze, bardziej taka czarny z zielonym. Jak takie buty trekkingowe, nie? Dokładnie. Do chodzenia w góry. Tutaj różnie, Dam na pewno się różni. Zobaczcie, tutaj mieliśmy praktycznie całą podeszwę, jakby jednolita była tutaj z tym wejściem na palce, nie? Z tym obudowaniem. Tutaj zupełnie inaczej. Tutaj to inaczej wygląda, nie? Tak jak w takich klasycznych traperach. Ja na pewno boję się w takich butach, nawet jak w domu kupię. Powiedzmy takie, że to się będzie odklejać. Że będzie się odklejać w czasie. No, to szkoda, też... że to nie jest obszywane, nie? No, ale to wiadomo, że producenci pewnie nie robią tych butów na wieki, nie? Też pewnie potrzebują sprzedać. Nie wiem, jak on w środku, chociaż też jest tak wyściełany troszeczkę, chociaż wydaje mi się, że nawet takim Cormoranie tańszym to ocieplenie jest lepsze. Cormoran zdecydowanie lepszy, wyższy troszeczkę. Zobaczcie, porównać Cormorana. Także Cormoran taki bardziej typowy właśnie, taki wędkarski, a tutaj można nawet faktycznie sobie gdzieś w góry, czy gdzieś po świeżym powietrzu pochodzić, nie? Czyli to takie uniwersalne można uniwersalne kupić. Buty na ten okres, co teraz mamy. Tak, chyba, że ktoś jest często na rybach, no to będzie eksploatował tylko na ryby. Ale przynajmniej na ryby, mówię, gdzieś na jakimś też nierównym terenie i tak dalej, wyższy but też fajnie, bo to gdzieś tam nas troszeczkę bardziej chroni, nie? Mówię, żeby jakoś kostkę nie przekręcić, czy coś, to dla mnie w porządku takie buty. Tutaj Dam na pewno waterproof, nie? Czyli nie przemaka, nie? Dokładnie. Nic się z tym nie dzieje, także wiadomo, że trzeba by to było nad wodą, ale klienci zamawiają. Są to takie w miarę popularne. Też buty, które faktycznie ludzie kupują i naprawdę bardzo sobie chwalą.
No jest masę, wiadomo, że to też... Tu my tak te cztery tylko propozycje, a butów mamy ogrom naprawdę na stronie, także warto też wejść popatrzeć. Bo takie przykładowe, które mam dole. Tu nasz, czyli troszkę inny od wszystkich, czyli że tak powiem przede wszystkim najniższy but ze wszystkich. Mhm. Tak to wygląda. Też fajnie, zupełnie taki inny wzór. Całkowicie to inaczej całkiem wygląda, nie? To już taki można powiedzieć, tak wygląda jak zwykły typowy but taki na zimę. Jak teraz jeździ kupić, to taki but zimowy, też troszkę takim gorszym wyściełaniem w środku, jak dla mnie. Chociaż tutaj jakaś siateczka też jest. Tak patrząc na te wszystkie, no to ten kurde Savage Gear, no wiadomo, jest wyższy, ale ten Cormoran tak wydaje się, najtańszy, a wydaje się chyba najcieplejszy. Wiadomo, że ciekawe, jak to się będzie sprawowało podczas wypraw, nie? Czy też noga się nie poci, no wiadomo. No, no właśnie, gdzieś odnosi oddychalności i tak dalej, to obstawiam, że może te buty, w odróżnieniu od Cormorana, mogą być zdecydowanie lepsze. A tu Cormoran postawił, że tak powiem, na niską cenę, ale fajny, ciepły, zwykły taki but. Zobaczcie sobie wszystkie właśnie, na podeszwy. Cztery opcje, jak każdy wygląda. Wiadomo, to bardziej wizualizacja. Buty myślę, że są stworzone dla wędkarzy, także jakieś są w miarę odporne. Dokładnie. Trzeba przetestować nad wodą. Trzeba przetestować albo nad wodą, albo na teraz takich warunkach, także buciki fajne. Mówię, jak dla mnie do takiego nawet codziennego użytku, tak mówiliśmy na początku. Nie przeszkadza to używać tego w zimie, nic się z tym nie stanie, nie przemokną. A jednak na rybach buty to jest podstawa, nie? Też, nie ma nic gorszego, dokładnie. Jak się siedzi parę godzin na rybach i zmoczysz sobie stopy, no to jednak później tracisz całą tą energię i cały... A to powinno się wszystko przekładać na rację. No na to ryby, też nawet nie? Jak ktoś chodzi, mówię, dużo spinningują i tak dalej, też buty muszą być wygodne, bo też trochę czasu spędzamy nad wodą, więc szukać butów wygodnych faktycznie, a te akurat są, więc... Myślę, że warto polecić. Także zapraszamy Was do zakupów. Możecie sobie tu jeszcze raz zobaczyć. Jeżeli jesteście jeszcze zainteresowani jakimiś innymi butami, czy chcielibyście jakieś szczegółowe omówienie jakiegoś danego modelu, możemy dla Was ten film zrobić. Nie jest dokładnie. Żaden problem. Także myślę, że tyle. Zobaczyliście fajne cztery rodzaje butów, a jest ich znacznie jest więcej. Jest ich znacznie, zdecydowanie więcej, dokładnie. Także zapraszamy na kolejne filmy. Pięć.